Wraz z nami trener Tomasz Krzeszewski, trener Energii Morlin Ostróda, a także trener kadry narodowej mężczyzn w tenisie stołowym. Trenerze, pierwsze pytanie, jak ogólnie trener ocenia pobyt w Nowym Dworze Mazowieckim pod względem czy to właśnie sportowym, czy to także organizacyjnym? Dzień dobry. Nie po raz pierwszy jestem w Nowym Dworze Mazowieckim. Rozgrywaliśmy już tutaj turnieje. Myślę, że zawodnicy tak naprawdę mają bardzo dobre warunki do gry. Bardzo fajna, nowa hala, dobry obieg do rozgrywania turnieju. Jedna rzecz, na którą można zwrócić uwagę i dopracować na przyszłość, żeby to było jeszcze na wyższym poziomie, przydałoby się trochę lepsze oświetlenie. Tak? I myślę, że ten nieduży mankament, poprawienie spowoduje to, że może to być jedna z najlepszych hal do rozgrywania takich turniejów. Tak? Myślę, że jest to dodatkowo doskonała okazja do promocji tenisa stołowego w województwie mazowieckim i w Nowym Dworze Mazowieckim, więc myślę, że warto. Tak? Myślę, że położenie i lokalizacja w centrum Polski dla wszystkich uczestniczących jest bardzo korzystna, więc no, oby coraz częściej takie zawody gościły w tej hali, bo tak jak powiedziałem, jest to doskonały obiekt. Turniej, myślę, że doskonała obsada, tak, w gronie mężczyzn z aktualnym wicemistrzem świata juniorów Samuelem Kulczyckim, z Kasią Węgrzyn, mistrzynią Polski w kategorii seniorek, więc myślę, że no, kibice, którzy przyszli dzisiaj w dniach wcześniejszych do hali, mają co oglądać. Czy trener uważa, że Nowy Dwór Mazowiecki może być taką nową ping-pongową lokalizacją, taką bardzo ważną na mapie Polski? No tak jak powiedziałem, centralne umieszczenie miasta powoduje to, że tak naprawdę z różnych części kraju łatwo tutaj dojechać. Tak? To jest pierwsza rzecz, która jest ważna. Druga rzecz ważna jest to, aby zawodnicy mieli dobre warunki. Tak? A warunki, tak jak powiedziałem, w tej hali są naprawdę bardzo dobre. Jeżeli poprawimy jeszcze oświetlenie, żeby było trochę więcej i trochę jaśniejsze, to wtedy te warunki są naprawdę bardzo dobre, więc ja myślę, że wtedy dużo większa liczba turniejów o randze ogólnopolskiej może się tutaj odbywać, czy to w kategorii seniorów, młodzieżowców, czy również w tych młodszych kategoriach wiekowych. Mówił trener o Samuelu Kulczyckim, który jest wicemistrzem świata juniorów, jest także mistrzem Polski w grze pojedynczej z 2021 roku w kategorii seniorów Zarłamowa. Mówił także trener o Katarzynie Węgrzyn. Czy to są zawodnicy, którzy rzeczywiście w kategorii młodzieżowców znacząco się wyróżniają na tle innych rywali? No myślę, że tak można powiedzieć, tak? Zawsze mówimy o tym, że najtrudniejszy moment dla zawodnika to jest przejście z wieku juniora do seniora. Wydaje się, że właśnie Kasia Węgrzyn czy Samuel Kulczycki doskonale poradzili sobie z tym przejściem, doskonale odnaleźli się w seniorach, tak? Kasia zdobyła medal mistrzostw Polski w tym roku, Samuel rok wcześniej, więc no, to są wyróżniający się zawodnicy, aczkolwiek no, są inni, którzy chcą im zagrozić, tak? Mamy tutaj jeszcze na przykład Artura Grele, tak, w kategorii chłopców. Tutaj no i siostra Kasi, Ania Węgrzyn, czy inne zawodniczki na pewno będą do samego końca walczyły o to, żeby udowodnić, że ten poziom jest bardzo wyrównany. Jak, trenerze, wygląda sytuacja na tle Europy bądź też świata, jeśli chodzi o poziom sportowy naszych zawodników? Czy my możemy się nazywać czołówką Europy, czołówką światową, czy raczej takim środkiem? Jakby to trener ocenił, biorąc pod uwagę fakt, że no, trener jeździ na te zawody również międzynarodowe? Znaczy ja myślę, że na tle Europy wyglądamy nieźle, tak? O tym świadczą wyniki chociażby osiągnięte przez naszych juniorów w tamtym roku, tak? Podczas Mistrzostw Europy Juniorów w Chorwacji nasi zawodnicy wygrali złoty medal w turnieju drużynowym. Również w deblu Maciej Kubik i Samuel Kulczycki zdobyli złoty medal. Samuel Kulczycki zdobył srebrny medal w singlu, więc to pokazuje, że na tle Europy wyglądamy nieźle. Natomiast trzeba mieć świadomość też tego, że no, zdobyliśmy dwa medale podczas Mistrzostw Świata w kategorii U19 właśnie Samuel Kulczycki, w kategorii U15 Miłosz Rydziński, więc to są dobre prognozy. Natomiast trzeba mieć świadomość też tego, że dalszy rozwój zawodników od kategorii do kategorii seniora, aby odnosili takie sukcesy, wymaga systemu też, tak? Wymaga zorganizowania bardzo dobrych warunków dla tych zawodników, aby
mogli trenować, mieli zapewniony i trening indywidualny, żeby mieli zapewniony trening w bardzo silnych grupach treningowych, odpowiednią ilość startów międzynarodowych o dobrym poziomie, tak, i takim bardzo wyrównanym poziomie, no i żeby te proporcje między startami a treningiem były odpowiednio zachowane. Myślę, że my w Europie mamy problem zbyt dużej ilości startów, zbyt małego okresu na taki naprawdę bardzo ciężki trening dla zawodników. Trudno wyznaczyć tak naprawdę okresy przygotowawcze i startowe, tak? Natomiast no, wszyscy są w tych samych warunkach, więc musimy sobie jakoś z tym poradzić. Natomiast śmiało można powiedzieć, że młodzież mamy bardzo zdolną. Tak okiem trenera patrząc, co trzeba zrobić, żeby w lokalizacjach takich jak Kostruda, Nowy Dwór Mazowiecki, czy też inne miejsca w Polsce rodzili się zawodnicy na poziomie przynajmniej ogólnopolskim? A skąd ty wiesz o tym, że tacy zawodnicy się nie rodzą? Chodzi mi generalnie tutaj o jakiś tam system szkolenia albo ewentualnie podejście do treningu, jak to powinno wyglądać trenera zdaniem, no bo trener jednak sam dużo tego, takiego dużego tenisa zjadł, bo trener był przecież na 23 miejscu w światowym rankingu, trener także grał w wielu klubach zagranicznych, polskich, grał też trener w europejskich pucharach, także już pytam także pod względem kariery zawodniczej, ale też z doświadczenia trenerskiego, tak żebyśmy my się rozwijali jako polski tenis. Stołowy. No ja tak właśnie celowo to pytanie tak trochę żartem, bo to nie jest na pewno prawda, że talenty w tenisie stołowym rodzą się tylko w Chinach i w Azji. Tak? Jestem przekonany o tym, że talenty rodzą się wszędzie na świecie i tylko kwestia tego, czy mamy warunki, czy mamy system, który potrafi tych zawodników doprowadzić do bardzo wysokiego poziomu sportowego. Tak? Więc wszystko polega na tym, żeby stworzyć system. Tenis stołowy jest dyscypliną, która jest naprawdę bardzo trudna, może najtrudniejsza. Wymaga wieloletniego szkolenia. Tak? Zawodnik zaczyna gdzieś w wieku 5-6 lat, dopiero w wieku 20 kilku lat odnosi sukcesy na najwyższym poziomie. I potrzeba mu zapewnienia treningu w tym okresie, zawsze w bardzo dobrej grupie treningowej, tak, adekwatnej do jego poziomu, różnorodnej grupie treningowej, gdzie są zawodnicy o różnych stylach, tak, praworęczni, leworęczni, grający stylami różnymi ofensywnymi, defensywnymi, grający również różnym sprzętem, tak? Więc spełnienie tych warunków tak naprawdę powoduje dopiero to, że możemy doprowadzić kogoś do wysokiego poziomu, tak? My tak naprawdę dzisiaj staramy się dopiero, myślę, budować w wielu miejscach w Polsce dobry trening, tak? Tak jak sam wiesz i jesteśmy w Ostródzie, to też wiele, wiele lat pracujemy nad tym, żeby zbudować grupy treningowe, żeby mieć kompetentnych trenerów, żebyśmy mieli zatrudnionych na stałe trenerów, którzy w sposób fachowy i na co dzień zajmują się szkoleniem zawodników. Tak już podchodząc czysto indywidualnie pod Ostródzki klub, jakby trener ocenił wyniki swoich podopiecznych. Wychowanek klubu Kacper Petaś dotarł już do półfinału gry podwójnej i gry mieszanej, w związku z czym ma na pewno dwa medale, jeszcze przed nim ćwierćfinał gry pojedynczej. Jakub Kuźmicz, który od wielu lat już jest w Ostródzie, także dotarł do 1/8 finału gry pojedynczej, do ćwierćfinału gry podwójnej i gry mieszanej, podobnie jak Łukasz Sokołowski, który wywalczył złoty medal jako województwo warmińsko-mazurskie. Czy trener jest zadowolony z tych wyników, czy dopiero ta ocena, analiza przyjdzie po zawodach? No, powiem tak. W pewien sposób jestem zadowolony na przykład z postawy Kuby, również Kacpra. Bardzo dobrze w grach, w turnieju drużynowym zagrał Łukasz Sokołowski, tak, bo zagrał bardzo dobre gry w półfinale i w finale turnieju. Natomiast no, zawsze pozostaje niedosyt, tak? Zawsze chcielibyśmy osiągnąć więcej, da się osiągnąć więcej, więc wracamy do domu, pracujemy dalej i czekamy na to, aż nasi zawodnicy będą prezentowali jeszcze wyższy poziom. Myślę, że jest jeszcze nad czym pracować. To jaki teraz będzie plan, bo jednak zbliżamy się powoli do końca sezonu. Czy przyjdzie taki okres roztrenowania, czy jednak zarówno klub, jak i kadra Polski będzie miała zaplanowane jakieś obozy, zgrupowania? Jak to będzie wyglądało?
Znaczy teraz tak, klub, myślę, że to jest taki start, po którym będzie taki okres roztrenowania, będzie trochę luźniej. Natomiast jak wiemy, w Ostródzie w połowie czerwca będą Mistrzostwa Polskie LZS, w których będziemy brali udział. Tak? Natomiast też jako reprezentacja za chwilę zaczynamy swoje starty i okres letni będzie bardzo pracowity. 12 lecimy na dwa turnieje do Chorwacji, do Słowenii. Wracamy, trenujemy kilka dni. Później Jakub Dyjas na pewno, a może jeszcze Marek Badowski, może jeszcze Samuel Kulczycki wystąpią w Grand Smashu na Węgrzech. Wracamy, będziemy trenowali wspólnie z Czechami, a może jeszcze z Belgami w Cetniewie. Tak, później przenosimy się na zgrupowanie do Saarbrücken, bierzemy udział w Mistrzostwach Europy, które będą w Monachium. A więc kadra seniorów będzie miała bardzo napięty plan letni. Tak? A co do mnie, tak żartem mówiąc, 1 czerwca zaczynamy sezon sandaczowy. Ja mam kilka wolnych dni do wylotu i to jest dla mnie mój urlop. Tak? Więc ja na początku czerwca będę miał urlop, bo tak jak powiedziałem, później będę pracował całe wakacje. Tak jeszcze wracając do tenisa stołowego na chwilę, 5 czerwca odbędzie się wielki finał Lotto Superligi, w którym Darton Bogoria Grodzisz Mazowiecki zmierzy się z Lotto Polski Cukier Gwiazdą Bydgoszcz i w tym spotkaniu wystąpi też m.in. Artur Grella, który rywalizuje podczas 34. Młodzieżowych Mistrzostw Polski. I tak z doświadczenia zawodniczego, jakie wskazówki mógłby dać mu trener, bo to będzie dla niego pierwszy finał? Ja jestem trenerem kadry, nie mogę stawać po stronie żadnego z klubów rywalizujących w finale. Dziękuję. Czyli trener jest po prostu neutralny, tak? Oczywiście. Dziękuję. Tyle trener Tomasz Krzeszewski, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do widzenia.